historia zmagań przy budowie kolei w jednym z najbardziej niegościnnych miejsc Ziemi. Na trudno dostępnych odludziach położono ponad 100 km torów. Wydrążono 7 tuneli pod poszarpanymi grzbietami. Wzniesiono 675 mostów nad dolinami i rzekami. A wszystko tak wysoko, że trudno tam nawet oddychać. Trudno pracować w takim miejscu. Ból głowy, brak oddechu, lodowaty wiatr. 140 tysięcy robotników i 2 tysiące medyków walczyło przez 5 lat z wrogim środowiskiem. Zbudowali linię łączącą Qinghai z Tybetem. Najwyższy na świecie przełamujący bariery szlak kolejowy. Wielkie konstrukcje. Ekstremalna linia kolejowa. Pekin Zachodni. Największa, jedna z najruchliwszych stacji Azji. Dziennie korzysta z niej 400 tysięcy pasażerów. Jednym z nich jest dziś fiński inżynier Pasi Lautela. Chcę zobaczyć, w jaki sposób została zbudowana jedna z najbardziej niezwykłych linii kolejowych. Trasa do lasy w Tybecie. Biegnie wysoko, daleko i przez tak trudny teren, iż nie sądzę, by kiedykolwiek wcześniej w dziedzinie techniki kolejowej powstało coś podobnego. To nie jest zwykła podróż pociągiem. Szlak ekspresu do lasy jest wyjątkowym obiektem, którego wartość wynosi kilka miliardów dolarów. Dociera wyżej niż szczyty Alpitów w warunkach wiecznej zmarzliny. Pasjonat pociągów, Pasi, marzył o takiej wyprawie od lat. Czytałem o tym i poznałem pewne rozwiązania techniczne, które zastosowano na trasie. Muszę je zobaczyć. Jest 21:30. Ekspres do lasy wyrusza w drogę. Pora to zaczynać. Jako dyrektor programu transportu szynowego na Politechnice w Michigan, Pasi odbywa podróż służbową. Wykonujemy badania związane z połączeniem kolei Alaski i Kanady. W ramach projektu odwiedzamy zimne strefy świata, by zobaczyć, jak inne kraje sobie z tym radzą. To dla mnie pouczające doświadczenie. Z Pekinu ekspres przejedzie 3000 km do miasta Golmud. Stamtąd pociąg będzie się wspinał na płaskowyż tybetański i pokonując dach świata, dotrze do lasy. Kolejowy maraton potrwa 47 godzin. Pasiego interesuje końcowy odcinek. Trasa biegnie wyżej niż najwyższe szczyty gór skalistych. Środowisko jest tak wrogie, jakby kolej powstała na Marsie. Wymyślenie tego, jak ją wybudować, zajęło chińskim inżynierom 50 lat. Kontrowersyjny pomysł pojawił się jeszcze w latach 50. Gdy w 1950 chińska armia zajęła Tybet, chciała mieć kolej do zaopatrywania garnizonów. Ale do budowy kolei potrzebne były drogi. Chiński rząd rzucił rzeszę robotników z prymitywnymi narzędziami w surowe warunki płaskowyżu tybetańskiego. 3000 ludzi zmarło z zimna i w wyniku choroby wysokościowej. To była katastrofa. Chociaż marzenia o kolei sięgającej Tybetu trwały, tamte plany ostatecznie zostały odłożone na półkę. Dzisiaj ekspres do lasy pędzi przez przemysłowe wschodnie Chiny z prędkością ponad 110 km na godzinę. To duma chińskich kolei. Tylko najlepsi mogą tu pracować. W 13 wagonach składu do lasy są trzy klasy.
Dwa wagony o nazwie miękkie, sypialne to chiński odpowiednik pierwszej klasy. Dość komfortowy sposób podróżowania należąco w czteroosobowych przedziałach. Mamy nawet wideo z chińską telewizją i filmami, ale nie w każdym pociągu są takie luksusy. Siedem wagonów to twarde sypialne drugiej klasy, bez przedziałów, z leżankami na trzech poziomach. Cztery wagony z siedzeniami mają klasę trzecią i niemożliwie zatłoczone dwójki. Pociąg wygląda jak normalny, ale w dalszej części podróży życie pasażerów może zależeć od specjalnych urządzeń ukrytych w wagonach. Są dostosowane do warunków panujących na płaskowyżu tybetańskim. Te pociągi wyglądają jak typowe chińskie składy. Nie ma w nich nic nadzwyczajnego z wyjątkiem tych wylotów tlenu. Podczas jazdy na dużej wysokości można korzystać z instalacji tlenowych. Każdy wagon ma instalację tlenową, która będzie działała w Tybecie. To zapowiedź tego, co wkrótce się wydarzy. Cały dzień pociąg jechał na zachód. Zatrzymuje się do kontroli bezpieczeństwa i wymiany pasażerów. Do lasy zostało jeszcze 24 godziny drogi, ale już widoczne są oznaki tybetańskiej kultury. Kiedy wieczorem wsiadają nowi pasażerowie, pociąg już się wspina. Gdy dociera do Golmud, miasta, które jest ostatnim przystankiem przed płaskowyżem tybetańskim, znajduje się 2800 metrów nad poziomem morza. O 3 rano większość pasażerów twardo śpi, ale Pasi Lautala jest całkiem rozbudzony. To dla mnie fascynująca chwila. Za kilka minut mam osiągnąć Golmud, ostatnią stację przed wjazdem na płaskowyż. Chcę zobaczyć, jak zbudowali tory. To dla mnie koniec jazdy. Czas wysiadać. By dowiedzieć się, jak chińscy kolejarze zdobyli płaskowyż, Pasi chce obejrzeć szlak z bliska i w świetle dnia. To tutaj zaczęły się prawdziwe przeszkody techniczne. Za chwilę pozostali pasażerowie zaczną stromą wspinaczkę na 2000 metrów w górę. To oznacza wymianę lokomotywy na mocniejszą. Na dużej wysokości zwyczajne diesle nie radzą sobie z małym poziomem tlenu. Skład poprowadzą dwie lokomotywy NJ2. To olbrzymy o masie 138 ton. Z których każdy ma moc 3800 kW. Zaraz za nim jest wagon techniczny. Są w nim urządzenia służące do podtrzymywania życia, a przede wszystkim źródło dodatkowego tlenu dla pasażerów i załogi. Chwilę pociąg ruszy w ekstremalną podróż, którą umożliwiły rozwiązania techniczne, ale również dyskusyjne decyzje polityczne. W 1984 chińska sieć kolejowa dotarła do Golmud, ale tutaj utknęła. Przez następnych 16 lat wyjątkowe problemy budowy kolei na bardzo dużej wysokości zablokowały jej dotarcie do lasy. W 1999 chiński rząd zapowiedział, że rozszerzy sieć kolejową na biedne, słabo rozwinięte regiony zachodnich Chin i Tybetu. Główne argumenty dotyczyły tego, że kolej przyniesie pomyślność prowincjom i podniesie poziom życia. Krytycy twierdzą, że przeznaczeniem linii jest wzmocnienie kontroli politycznej nad Tybetem. Kolej umożliwi osiedlenie wielkich grup Chińczyków Han i zdominowanie kultury tybetańskiej.
Niezależnie od tego, jaka była prawda, chińscy kolejarze mieli do zrealizowania śmiały plan. Pięćdziesiąt kilometrów za Golmud Pasi Lautala zaczyna obserwować, jak chińscy inżynierowie poradzili sobie z pierwszymi wyzwaniami ze strony niezwykle trudnego terenu. By osiągnąć płaskowyż, trzeba było najpierw pokonać groźne pasmo gór Kunlun. Stara tybetańska szosa biegnie blisko nowej kolei, dając Pasiemu szansę obserwacji szlaku. Widząc góry Kunlun z zaśnieżonymi szczytami, przestajemy się dziwić temu, że wybudowanie linii kolejowej trwało tutaj 50 lat. Cudowne. Samochody i ciężarówki potrafią sobie radzić ze stromymi podjazdami, ale możliwości pociągów są ograniczone. Potrzebują tras o stałym, umiarkowanym nachyleniu. Wybrano tę trasę, ponieważ prowadzi między szczytami. Wiedzie doliną, co jest najłatwiejszym sposobem utrzymania ograniczonego gradientu. Ale jazda prosto pod górę nie wchodzi w rachubę. Nachylenie jest zbyt duże. Kolej musi podążać za kolami, wijąc się dziesiątkami mostów. Po pokonaniu 2/3 drogi w górę budowniczowie stanęli wobec ogromnego wyzwania. Postawili most Sanchahe, najwyższy na trasie. Tu trzeba było pokonać dolinę rzeki wysoko w górze, by utrzymać stałe nachylenie. To bardzo ważny obiekt, który musiał być ukończony szybko, by dostarczać nim materiały do dalszej budowy. Trzeba było pracować w zimę. Na budowę skierowano armię robotników. Należało utrzymać temperaturę betonu, chociaż temperatura spadała do minus 20 stopni. Zdołali zbudować most w zaledwie 12 miesięcy. Dotrzymano terminu. Fantastyczne. Jestem zadowolony z tego, że wysiadłem z pociągu. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak można było zbudować ten most zimą. Zadziwiające. To dopiero początek. Pasi wspina się na góry Kunlun. Otacza go zimne, rzadkie powietrze znad tybetańskiego płaskowyżu. Zaraz pozna nadzwyczajne zjawisko przyrodnicze, które potrafi niszczyć miasta. Po pokonaniu gór Kunlun pasażerów pociągu T-27 z Pekinu do Lhasy wita dzień. Mogą oglądać efektowne widoki. Przez wiele lat marzyłem o tym, żeby odwiedzić Tybet. Przeczytałem o nim wiele książek. Krajobrazy są znacznie ciekawsze, niż sobie wyobrażałem i co opisywano w książkach. To naprawdę wspaniałe. Ten niewiarygodny obszar jest tak wielki i zimny, że nazywają go trzecim biegunem. Obejmuje ponad 2,5 miliona kilometrów kwadratowych, czyli 1/4 obszaru Chin. Zimą temperatura spada tu do minus 35 stopni. Cały obszar leży wyżej niż Matterhorn. Ekspertowi kolejnictwa wydaje się, że najgorsze ma już za sobą. Gdybym miał budować kolej prowadzącą przez te góry, prawdopodobnie uciekłbym. Myślę, że nie można znaleźć trudniejszych zadań. A jednak, dalej na płaskowyżu znajduje się grunt, który przez 50 lat powstrzymywał wszystkie próby budowy kolei. To przemarznięta ziemia. Wieczna zmarzlina. Przemarznięty grunt sięga na głębokość kilku albo nawet kilkudziesięciu metrów. Większa część jest skuta lodem przez cały rok. Problemem nie jest grunt zamarznięty na stałe, tylko aktywna warstwa ziemi i wody, która znajduje się ponad. Marznie w zimie i rozmarza latem. W zimie grunt jest twardy jak skała.
ale gdybym był tutaj latem, chodziłbym po błocie lub bagnie. Skutki można łatwo zademonstrować. Tu jest dość zimno, więc mogę przeprowadzić eksperyment. Mam butelkę z wodą. Zostawię ją na ziemi. Później wrócimy i zobaczymy, co się stało. Oto wynik doświadczenia. Gdy woda marznie, rozszerza się o około 9%. Teren jest nasączony wodą, która zachowuje się tak jak ta w butelce. Przez lata grunt może przemieścić się o kilka metrów. To problem, z którym miejscowi walczą od wieków. Passy przekonał się o tym na pierwszym przystanku na płaskowyżu, w miasteczku Wu Daoliang. Mieszkańcy mieli drobne problemy z fundamentami. Wiele budynków w tym mieście uszkodziła wieczna zmarzlina. Gdy grunt porusza się podczas zamarzania i rozmarzania, nic nie może go powstrzymać. Ruchy podłoża niszczą budynki. Popatrzmy na pęknięcia w tym domu. Ilustrują to, do czego może doprowadzić wieczna zmarzlina. Uciążliwe podłoże uniemożliwia budowanie kolei. Budowniczowie tych linii na Alasce i w Kanadzie przekonali się o tym na własnej skórze. Od chińskich kolejarzy oczekiwano rozwiązania sprawy nierozwiązywalnej. Ten uciążliwy problem wylądował na biurku glaciologa Guo Dongchenga. Szybko odrzucił konwencjonalne rozwiązania. Problem polegał na ogromnym nakładzie pracy. Należałoby wykopać spod trasy całą ziemię, usunąć lód i wypełnić rów głazami. Ponad połowa planowanej trasy prowadzącej przez tybetański płaskowyż przebiega przez teren wiecznej zmarzliny. To prawie 650 kilometrów. Budowa głębokich fundamentów w wiecznej zmarzlinie na tak ogromną skalę byłaby zbyt pracochłonna i kosztowna, nawet dla Chińczyków. Wtedy przyszło olśnienie. Cheng miał rozwiązanie przed sobą. Na samym płaskowyżu. Miejscowi zrozumieli, że największe zagrożenie dla ich domów stanowiło ciepło pochodzące z wnętrza. Roztapiało grunt pod spodem, powodując osiadanie. Zaczęli budować domy na palach. Albo układali rury między gruntem a budynkiem, umożliwiając przepływ powietrza. Cheng zrozumiał, że dzięki temu grunt pozostawał zamrożony. To był przełomowy moment. Jeżeli grunt pod torami nie rozmarznie, nie będzie się zapadał. Myślę, że najważniejsza była zmiana podejścia. Od utrzymywania temperatury do jej obniżania. To był zasadniczy krok. By przetestować ten pomysł, w latach 70. zespół Chenga zbudował stację badań na płaskowyżu Beilue. Wybudowano próbny odcinek nasypu kolejowego i zaczęto eksperymentować. Tutaj mamy kanały wentylacyjne, puste rury, które przebiegają pod grobą. W zimie przepuszczają zimne powietrze i wiatr przez podstawę nasypu, odprowadzając ciepło. Z czasem okazało się, że wyniki są zdumiewające. Z roku na rok grunt znajdujący się poniżej robił się coraz zimniejszy. Po kilku latach średnia temperatura podłoża spadła o 2-3 stopnie. To wystarczyło, by podłoże stale pozostawało zamarznięte. Ale zbudowanie całej linii kolejowej o długości 600 km na betonowych rurach wciąż wiązało się ze zbyt dużymi kosztami. Koncepcja Chenga nie była wystarczająco tania. Ale nie poddał się. Po latach badania płaskowyżu zauważono coś dziwnego pod stosami kamieni. Pomiary pokazały, że temperatura pod skałami była niższa niż w innych miejscach. Może to było jeszcze tańsze rozwiązanie niż rury?
Doniesienia z odległego Kazachstanu potwierdziły podejrzenia. Archeolodzy badali tam starożytne grobowce, usypane z kamieni. Zauważyli, że daleko od nich grunt był grząski i bagnisty. Ale ziemia pod każdym z grobowców była zamarznięta od tysięcy lat, dzięki czemu zachowały się obiekty złożone w grobach. W jakiś sposób skały ochładzały grunt. W placówce badawczej Cheng postanowił sprawdzić, czy nasyp z małych głazów mógłby być podłożem dla kolei. Przeznaczeniem hałd jest odprowadzanie ciepła z nasypu i gruntu. Trzeba spowodować, by między kamieniami nie było drobnych frakcji, tylko wolne przestrzenie umożliwiające krążenie powietrza. Po zaledwie 14 miesiącach Cheng stwierdził, że nasyp obniżył średnią temperaturę gruntu o 3 stopnie. Przeanalizował sposób, w jaki to działa. Zimą silny mroźny wiatr wdzierał się między kamienie i odbierał ciepło z gruntu. Latem skały chroniły podłoże przed ciepłem słonecznym. Po 50 latach bezowocnych prób chińscy naukowcy natknęli się na rozwiązanie problemu wiecznej zmarzliny, które liczyło sobie 2000 lat. Wreszcie sposób rozwiązania problemu był prosty i tani. Wystarczy metrowa warstwa, która pokrywa skarpy nasypu i przechodzi pod nim, przyjmując kształt litery U. W końcu chińscy kolejarze mogli zacząć budowę szlaku. W 2001 na płaskowyżu zgromadzono tysiące robotników. Zaczęli oni budować ogromne nasypy, korzystając z miejscowych materiałów i prostych narzędzi. Przez rok 2002 budowniczowie posuwali się naprzód w niewiarygodnym tempie. Wszystko dzięki skutecznej maszynie do układania torów. Był to skład PG-30, który przygotowuje torowisko wprost przed sobą. Praca robi się tak łatwa jak rozstawienie makiety kolejowej. Do połowy 2003 roku robotnicy oddalili się 250 km od Golmud na płaskowyż tybetański. Szybko posuwali się w stronę lasy. Ale bitwa z wieczną zmarzliną się nie skończyła. Niektóre obszary wiecznej zmarzliny rozgrzewały się tak bardzo, że narzut skał nie wystarczał. W tych miejscach trzeba było korzystać z alternatywnych rozwiązań. Na niektórych odcinkach szlaku latem było trochę zbyt ciepło. Nasypy wymagały dodatkowego chłodzenia podłoża. Powstało sprytne urządzenie. Było proste, naturalne i nie wymagało zasilania. Te dziwne rury nazywają się termosyfonami. Koncepcja jest pomysłowa i mało skomplikowana. Jeżeli kiedykolwiek polizałeś wierzch dłoni i dmuchnąłeś na nią, czułeś, że skóra robi się chłodna. To dlatego, że parując woda odbiera ciepło twojej skórze. Rury pracują w podobny sposób. 10-metrowe kolumny są do połowy wkopane w ziemię. Wewnątrz znajduje się amoniak, powszechnie stosowany w chłodnictwie. Jednak w przeciwieństwie do lodówki, termosyfon nie wymaga zasilania. Wewnątrz rury ciekły amoniak zachowuje się jak woda na skórze. Pobiera ciepło z gruntu, osiąga temperaturę wrzenia i zmienia się w gaz. Gaz wznosi się ku górze, transportując ciepło. Na szczycie zimny wiatr chłodzi rurę i amoniak skrapla się, oddając ciepło. Ciecz spływa na dno i cykl się powtarza. Proste i skuteczne rozwiązanie. 34 km szlaku wyposażono w taką ochronę. Ale nawet termosyfony nie są w stanie ochronić najbardziej zagrożonych fragmentów wiecznej zmarzliny.
Pasi zbliża się do strefy Qingshu, znajdującej się w odległości 1/4 płaskowyżu, by zbadać najbardziej wrażliwy fragment podłoża na całym szlaku. Tutaj aktywna warstwa wiecznej zmarzliny latem topnieje i zamienia się w zdradzieckie bagno, które może wciągać jak kruchome piaski. Na takim podłożu nie można zbudować niczego, bo zatonie. I to natychmiast. Latem grunt jest tutaj zbyt ciepły i nawet chłodzenie termosyfonami nie pomoże. Gdyby nie znaleziono sposobu na grząskie błoto, kolej nie mogłaby powstać. Należało potraktować bagno, jakby to była woda, i zbudować most. Wzdłuż trasy wywiercono tysiące głębokich otworów w wiecznej zmarzlinie. Mijając aktywną warstwę i docierając tam, gdzie lód jest przez cały rok, uzyskano solidną podstawę. Przynajmniej teoretycznie. Pojawił się nowy problem, znowu związany z temperaturą. Beton wlany do otworów po to, by utworzyć filary wiaduktu, mógł wszystko zniszczyć. W wiążącym się betonie zachodzi reakcja chemiczna, podczas której wydziela się ciepło. W tym doświadczeniu temperatura mieszaniny stale wzrasta. Kiedy cały wysiłek poświęca się na utrwalanie wiecznej zmarzliny, ciepło jest najmniej potrzebną rzeczą. Temperatura wynosi 13 stopni. Wystarczy, by stopić lód wokół pala i naruszyć fundament. Jak sobie z tym poradzili chińscy majsterkowicze? Wykorzystali matkę naturę. Budowali podczas zimy, kiedy temperatura otoczenia spadała znacznie poniżej zera. Beton miał zaledwie 5 stopni. Wylewano go jak najszybciej, by spłynął, zanim stwardnieje. Angażując tysiące robotników, zbudowali prawie 3000 filarów mostowych w 7 miesięcy. Niezwykłe dokonanie. Tak powstał charakterystyczny element trasy. Wiadukt Qingshu He o długości 11,7 km, najdłuższy na świecie. Problem podłoża w końcu został rozwiązany. W sumie ponad 160 km kolei Qinghai, Tybet, położono na mostach. To 1/7 szlaku. Wieczna zmarzlina nie jest na płaskowyżu jedyną przeszkodą ze strony natury. Teren jest położony tak wysoko, że zaczyna brakować jednego z podstawowych elementów potrzebnych do życia. Tu trzeba walczyć, żeby przetrwać. To zrozumiałe, że przy średniej wysokości 4500 metrów tybetański płaskowyż jest bardzo słabo zaludniony. Po przebyciu 1/3 płaskowyżu trafia się na tybetańskie miasto Tuo Tuo He, mające 1300 mieszkańców. Miejscowi przystosowali się do życia na wysokości od setek lat, ale dla przyjezdnych to problem. W górach oddycha się dużo trudniej niż na poziomie morza. Mimo tych kłopotów Pasi postanowił zmierzyć się z miejscowym mistrzem bilardu. Powietrze składa się głównie z azotu i tlenu. 1/5 cząsteczek to tlen. Na poziomie morza gęstość powietrza jest duża i przy każdym oddechu pobieramy dużo tlenu. Im wyżej jesteśmy, tym rzadsze staje się powietrze. Zawartość tlenu spada jeszcze szybciej. Na wysokości 4700 metrów, na jakiej jesteśmy teraz, ilość tlenu jest prawie dwa razy mniejsza niż na poziomie morza. Organizm z trudem pobiera wystarczającą ilość tlenu z powietrza do krwi, by dostarczyć go mięśniom i innym organom. Im ciężej pracujemy, tym więcej tlenu potrzebuje organizm. Jego brak może być tragiczny w skutkach. W skrajnych przypadkach może nastąpić obrzęk płuc i mózgu oraz śmierć. Gdy ekspres do lasy pokonuje płaskowyż, załoga pociągu musi pilnować pasażerów.
Zwracają uwagę na objawy choroby wysokościowej. Pociąg przejeżdża 4500 metrów nad poziomem morza. Lekarze zalecają, żeby pobyt na takiej wysokości poprzedzić 5-dniową aklimatyzacją. Pociąg dociera tu w 32 godziny. Na tej wysokości niemal 3/4 pasażerów zaczyna ujawniać pewne dolegliwości. Czuję, że powietrze jest bardzo rzadkie. Kiedy robiłem zdjęcia, nawet proste ruchy zapierały mi dech. Kiedy minęliśmy rzekę Chuma Air, czuję zawroty głowy i nudności. Odczuwam suchość w nosie, dziecko też. I skarży się na bóle brzucha. By osłabić te symptomy, zapewnia się specjalne źródło tlenu. Wzbogaca się nim powietrze w wagonach. Wewnątrz każdego są membranowe generatory tlenu. Powietrze czerpane z zewnątrz jest sprężane i rozprowadzane cienkimi rurami. Ściany rurek są pokryte membranami o mikroskopijnych porach. Łatwiej przechodzą przez nie mniejsze cząsteczki tlenu niż większe cząsteczki azotu. Zbędny azot jest odprowadzany na zewnątrz, a powietrze wzbogacone w tlen trafia do pomieszczeń. Jego stężenie w powietrzu jest zwiększone z 21 do 24%. Niewiele, ale wystarcza dla dobrego samopoczucia większości pasażerów. Dla tych naprawdę cierpiących jest inny system wspomagający. Personel podaje im przez rurkę mieszankę oddechową wzbogaconą w tlen nawet do 40%. Każda leżanka i siedzenie w pociągu ma własne przyłącze. Wagony nie są hermetyzowane, tak jak kabiny samolotów, ale drzwi i okna blokuje się tak, żeby tlen nie uciekał. Nieznaczne nadciśnienie sprawia, że powietrze z zewnątrz nie dostaje się do środka. W porównaniu z warunkami w wagonach, życie robotników, którzy budowali trasy na płaskowyżu, było prawdziwym piekłem. Ciężka praca fizyczna na tej wysokości jest nie tylko męcząca, ale również niebezpieczna. Na płaskowyżu czuję się bardzo niepewnie. Boli mnie głowa. Chociaż chodzę wolniej niż zwykle, zapiera mi dech. Wielu z 3000 robotników, którzy zginęli podczas budowy pierwszej drogi do Tybetu w latach 50., umarło na chorobę wysokościową. Odpowiedzialni za budowę nie chcieli ponownie doprowadzić do nieszczęścia. Jednak na tej ogromnej wysokości musieli stworzyć wielkie obiekty. To jeden z nich. Musiałem zobaczyć ten najwyżej położony tunel kolejowy świata. Jest położony 4905 metrów nad poziomem morza i nazywa się Feng Huo Shan, czyli drzwi najbliższe niebu. Nie wyobrażam sobie, co ci ludzie musieli przejść. Jesteśmy na wysokości 4900 metrów. Tlenu jest bardzo mało, więc musieli mieć przy tym niezły ból głowy. Przy budowie tego tunelu setki robotników żyło i pracowało na tej skrajnej wysokości. Dlatego kolejarze sprowadzili jednego z czołowych chińskich specjalistów z zakresu medycyny wysokościowej, profesora Tian Yiwu, kierującego Górskim Centrum Medyczno-Naukowym w Qinghai. Ciśnienie stałe. Miał pomóc przy budowie tunelu i innych konstrukcji, ograniczając tragiczne żniwo, takie do jakiego doszło przy budowie drogi w 1950. Kiedy rozpoczynano budowę kolei tybetańskiej, większość robotników pochodziła z regionów nadmorskich. Nie byli przyzwyczajeni do klimatu gór. Świadom niebezpieczeństw zbyt szybkiego wznoszenia się, profesor Wu przygotował staranny plan. Naszym pierwszym środkiem była mądra adaptacja, która oznaczała stopniowe zwiększanie wysokości.
Po podróży z Pekinu do Xining robotnicy mieli 3 dni przerwy. Następnie tygodniowy postój w Golmud i podróż w góry Tangula. Profesor Wu był wspierany przez ogromny zespół 2000 lekarzy i pielęgniarek. Co 20 kilometrów szlaku stawiano lazarety, by leczyć chorych robotników. Profesor zadbał o zaopatrzenie w tlen. Mimo ponad 1000 poważnych przypadków choroby wysokościowej, podczas 5 lat nie nastąpił żaden zgon. Stopień śmiertelności wyniósł 0. Dzięki pokładowym instalacjom tlenowym załoga i pasażerowie ekspresu do lasy podróżują bezpiecznie. Ale podczas jazdy po płaskowyżu ich życie zależy od innego ważnego systemu. By zaoszczędzić, linia została zbudowana jako jednotorowa, ale z tym wiąże się stałe zagrożenie. Jeżeli 2 pociągi jadące w przeciwnych kierunkach przypadkowo znajdą się na tym samym odcinku, może nastąpić czołowe zderzenie. Nie ma sygnalizatorów kierowania ruchem. Zamiast tego obok toru co 15 km stoją maszty telefonii komórkowej, pozwalające wymieniać informacje między pociągami a zawiadowcą, który siedzi 2300 km dalej. Na szlaku znajdują się krótkie fragmenty dwutorowe, na których pociągi mogą się wymijać. Po 39 godzinach podróży ekspres do lasy zbliża się do jednego z takich miejsc. To Tangula, najwyższa stacja kolejowa na świecie. Miasto duchów. Pociągi tylko przejeżdżają przez stację. Jest popołudnie. Do lasy zostało jeszcze 500 kilometrów. Wewnątrz pasażerowie są ochronieni przed wpływem niegościnnego otoczenia. Jednak pociąg musi chronić także środowisko naturalne przed pasażerami. Nie można dopuścić do zanieczyszczenia wrażliwego ekosystemu. Na płaskowyżu tybetańskim leży rezerwat przyrody Kekeshlisan Jingyuan. Drugi co do wielkości na świecie. Jest większy niż Anglia i Walia razem wzięte. To wrażliwe środowisko, które może być łatwo rozregulowane i zniszczone. W większości pociągów świata ścieki są odprowadzane na tory. Ale nie tutaj. Ciepło spływającej wody rozgrzałoby wieczną zmarzlinę i uszkodziłoby ją. To zagroziłoby nasypom lub estakadom, po których jeżdżą pociągi. Chińczycy wybrali ekologiczne rozwiązanie. Składy jeżdżące do lasy mają w wagonach zbiorniki do gromadzenia ścieków. Każdy o pojemności 500 litrów, wystarczającej na 250 spłukań. Każdej nocy na stacji Golmud flota małych wozów asenizacyjnych wyjeżdża na peron. O 23.45 ekspres T28 z lasy do Pekinu wyruszy w dalszą drogę. Po pokonaniu płaskowyżu zbiorniki pociągu są pełne ścieków. Pracownicy przystępują do akcji. Podłączają węże do zbiorników i wypompowują odpady. Operacja trwa mniej niż 10 minut. Gdy pociąg opuszcza stację, samochody wywożą odpady. 900 odprężonych pasażerów jedzie dalej do Pekinu. Pas jest pod wrażeniem wysiłków na rzecz ekosystemu. Ale podczas podróży przez płaskowyż odkrył, że z koleją nie wszystko jest w porządku. Szlak jest wciąż zagrożony.
mimo wszystkich wysiłków włożonych w to, by grunt pozostawał zamarznięty, kolej Qinghai Tybet jest atakowana przez nieprzewidzianego wroga. Część równiny jest od tysięcy lat pokryta piaskiem. To robi wrażenie. Nie spodziewałem się tego, że na płaskowyżu zobaczę piaszczyste wydmy. Tu jest prawie jak na plaży. Problem z piaskiem polega na tym, że jest on sypki. Jeżeli nabiorę go na dłoń podczas wietrznego dnia, takiego jak dziś, po prostu zostanie zdmuchnięty. Leci prosto w stronę nasypu znajdującego się pół kilometra dalej. Na tym polega problem. Piasek zasypuje luki między kamieniami. Gdy obrzut złamanego kamienia wypełni się piaskiem, straci zdolność chłodzenia gruntu, co może doprowadzić do rozmarzania wiecznej zmarzliny i deformacji toru. Kolejarze próbują się przed tym chronić. Stawiają płotki wydmowe, by utrzymać piasek z dala od torów. Można zobaczyć, ile piasku nagromadziło się za ogrodzeniem. Gdy wiatr przeciska się przez drobne luki płotków, zwalnia i przestaje unosić piasek. Ale mimo wysiłków piasek już dotarł do nasypu. Piasek grozi tylko krótkiemu odcinkowi linii. Dużo poważniejsze zagrożenie dla przyszłości kolei stwarza człowiek. Wieczna zmarzlina na płaskowyżu jest nadzwyczaj czuła na zmiany temperatury i skutki globalnego ocieplenia. Nasz kraj prowadzi badania w tej dziedzinie. Można przypuszczać, że temperatura Qinghai i płaskowyżu tybetańskiego wzrośnie o 2,2-2,6 stopnia w ciągu następnych 50 lat. Kolej jest zaprojektowana tak, że powinna sobie poradzić nawet wtedy, jeśli średnia temperatura wzrośnie o 3 stopnie. Ale pewne czynniki mogą podnieść ją znacznie bardziej. Na całym kontynencie, a szczególnie w sąsiednich Indiach, spala się dużo węgla. W dymie jest dużo czarnej sadzy. Spora jej część opada na śnieg, który zimą pokrywa tybetański płaskowyż. Ciemne pyły powodują, że brudny śnieg absorbuje więcej ciepła słonecznego niż czysty. Wiosną pokrywa topnieje wcześniej, co podnosi temperaturę płaskowyżu. Mimo wszelkich starań, by grunt pod torem pozostawał zamarznięty, kończy się to tak, że jeśli temperatura wzrośnie o więcej niż 3 stopnie, kolej będzie w kłopocie. Ekspres do lasy przejeżdża trójprzęsłowym mostem przez świętą rzekę Kiczu. Dla załogi pociągu to miły widok. Po 47 godzinach to znak, że podróż wreszcie się kończy. Ogromna nowa stacja w lasie. Wybudowana za 35 milionów dolarów, jest symbolem chińskiego zdecydowania co do istnienia tutejszej kolei. Tą linią chińscy inżynierowie udowodnili, że należą do najlepszych na świecie. Stworzyli podstawy dla programu rozbudowy, jakiego do tej pory świat nie widział. W ciągu następnych 5 lat Chiny wydadzą 300 miliardów dolarów, by wybudować ponad 30 tysięcy kilometrów nowych szlaków kolejowych. Wizyta Pasiego Lautali na płaskowyżu dobiega końca. Moja podróż była zdumiewającym doświadczeniem. Już wcześniej byłem pełen uznania dla ludzi, którzy budowali tę kolej, ale dopiero teraz naprawdę rozumiem wyzwania, wobec których stanęli. Trudno pracować w takim miejscu. Ból głowy, brak oddechu, lodowaty wiatr. Zdołali zbudować kolej, która z technicznego punktu widzenia jest naprawdę zdumiewająca. Kolej Qinghai Tybet jest naprawdę monumentalnym dziełem inżynierii. Doskonałym przykładem ludzkiego zdecydowania i owocem prostych, pomysłowych rozwiązań. Szlak wyznacza drogę rozwoju nowych linii kolejowych na całym świecie. Być może to początek nowego, złotego wieku kolei.
opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smagram Studio. Tekst Zbigniew Gawryś. Czytał Robert Samot.